Hej, 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 z tej strony Lokanta. Witam Was serdecznie w kolejnym rzucie oka. Tym razem na Republic of Pirates. Bodajże tak to się powinno przeczytać, prawda? Czyli Republika Piratów. Piratów, Piracka Republika. Zerkniemy. Już widzę, jest polski język. Lubimy to. Lubimy to, że jest polski język. Sprawdźmy sobie ustawienia. Ustawienia jakości weźmy sobie ultra. A co? No dobra, jeżeli chodzi o dźwięk, tak. Nie, anuluj. Nie chcę tam nic zmieniać, tak jest dobrze. Dźwięk. Ogólność może zostawię, ale muzykę przyciszę. Tak, żeby była, ale żebyśmy się lepiej słyszeli. Język. Zobaczmy. Jest francuski, jest niemiecki, hiszpański, portugalski, on. Bodajże chiński. Koreański, tak mi się wydaje. Rosyjski, angielski, polski. No, całkiem miły. Interwał zapisu. O. No, ja sobie wezmę 5 minut, nie? Bo przy moich dramach. Samouczki włączone, podpowiedzi włączone. Tak, zapisz. Dobra, komendy jakieś. Co to jest komenda? Escape. Słuchajcie, coś mi się tutaj... O co chodzi? Zawiesiło się! Zaraz do was wracam. Okej, jestem. Musiałam sobie uruchomić jeszcze raz grę, bo coś nie poszło. Tu jest kampania. Poziom trudności łatwy, średni, trudny. Trzy poziomy trudności. Oczywiście, że łatwy. Bardzo dużo dublonów. Zwrot kosztów w 100%. No i super utrzymanie. No i tak mi się to podoba, nie? I to mi się podoba. Wyrusz na przygodę, by założyć i rozwijać godną pozazdroszczenia Republikę Piratów. Uważaj jednak, podróż do tego ostatecznego celu nie będzie łatwa. Rozmiar mapy średni. Plaże na wyspie dwie. To jest moja wyspa, rozumiem. A tu są inne wyspy. Dostępne materiały. Jakieś roślinki, jakieś kamyki i... nie wiem. Warunki produkcji. Minus 100. Mięsa? Nie rozumiem. 50% drewna, desek i jakiś... No jakby biały proszek z zielonych liści, wiecie, nie? No nie wygląda to dobrze. Charakterystyka mapy. Duża z dostępem do rzadkich zasobów. No dobra, no jakby lecimy z tym. Zobaczmy. Chciwość wszystkich nas to w końcu... No nie, przezdążyłam. No mała ta czcionka, ale mam nadzieję, że dacie radę. All for a bit more wealth and another day of freedom. But we all know the truth. There's only one way out of this pirate life. And if it's not at the end of a rope, it's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate. The Republic of Pirates was meant to be different. But the greed got to them too. Turning on one another like that. Damn shame what they did to your old man. And now they're carving up the archipelago between the three of their crews.
Lucky Jack Howell and the self-proclaimed Raiders of the Caribbean. Scar and his gallows men. And Matilda Barbero, leader of Los Guerreros. They had it all. Spanish gold by the galleon, and a nice slice of the Caribbean to call home. They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want, I'm with you. I owe your old man that much. We're one ship against three fleets, but they aren't expecting us. We'll make for the archipelago and set up on an isolated island before they get wind of our intentions. Revenge for your father and the chance to build something better. No dobra. Naciskamy dowolny klawisz, zobaczmy o co chodzi. Ja jeszcze sprawdzę sobie, bo nie zerknęłam na to, czy da się powiększyć te napisy. This is the archipelago, all right. But it's far too dangerous to continue out in the open. Let's stick to the shallows. Dobra, poczekaj, poczekaj, hopie, poczekaj. Ja muszę jeszcze zobaczyć, czy my tutaj damy radę napisy powiększyć. Czyś rozgrywka. Tu nie było. Tu są po prostu informacje. Nie mam możliwości takiej. No dobrze. Naciśnij, żeby wybrać statek. No mam. Polecenie wybranemu statkowi. A, dobrze. No dobra, na razie jakoś to popłynęło. On sam w miarę płynie, nie muszę omijać. Nie muszę omijać, jest dobrze. Tam gdzieś mamy płynąć, okej. Okay. Jest dosyć poziom oddalenia. Śpiewają, grą się, powiem wam. Drą się mi tu panowie, ja chyba ich jednak jeszcze przyciszę, słuchajcie. Naprawdę. I całą głośność, bo no drą mi się ducha, chłopaki. Akcje statku rozproszone z napraw. Co my tu jeszcze mamy? Zasięg, siła ognia, szybkość, czas przeładunku, zniszczenia na sekundę, klasa Koga. Kompletnie nie znam się na statkach, ale to jakby chyba zależy od, nie wiem, budowy kadłuba, ilości żagli, tak? Ktoś z was się pewnie zna. Więc zapewne mnie oświeci. A wiem, że jakaś Koga, karawela, nie wiem. Jakieś takie. To gdzieś tam, no jakieś mizerne pojęcie mam, tak? O, ale go wsadziliśmy! No mieliśmy, na skały go rąbnęliśmy. That was a close call. Niewiele brakowało. The archipelago was in chaos after the collapse of the Republic. We'd better hunker down on Galley Island. Akceptuj. No i? Nowy dok. Kategoria infrastruktura dok. Wybierz kategorię z paska. Okej. Okay. Budowanie budynków. Najedź kursorem na ikonę. Okej. Okay. Dobrze. Czyli tak, tu? Dok. A, i oni mi na razie pokazują, gdzie mam to postawić. No dobrze, niech będzie. We want to take the fight to our old companions. We'll need men. There are plenty of rough and ready types looking for work. Okidoki, no tak, no będziemy werbować ludzi, no przecież to oczywiste. No dobra, infrastruktura, droga gruntowa, droga, chata, ku, i mamy narzędzie takie typu napraw, obniż poziom, droga gruntowa, okej. Okay.
No, wybrałam pół. I co mam teraz wybrać? Drogę? No, ja. Teren budowy zablokowany. 5 chat! A żeby was, 5 chat. Proszę. Targowisko. Mamy nawet domy uciechy. Tawerny. No dobrze. Zasięg wskazany jest przez kolor dróg. Czyli udogodnienia. Targowisko. Proszę, mamy targowisko. Słuchajcie, możemy się tutaj przybliżyć, zobaczcie. Chodzą ludziki, tu ile chat jest. O, chata. Mają ryby. Mają jakieś takie rzeczy, mają potrzeby. No nieźle. Wydobądź szczątki zatopionego statku. I co, i to znaczy, że ja muszę sobie lecieć? Okej. Strasznie mam tutaj zawaloną... Słuchajcie, tą... No, główne pole gry, tak? Tu coś, tu coś, tu coś, tu coś. Jakoś tak mnie to... No troszkę mnie to rozprasza, powolałabym, żeby tu było jakoś tak w miarę czysto. A nie jest. Galion dekoracja. Dekoracje. Galion. No powiedzmy. Salvaging materials from wrecks is good and all. Okay. We've got plenty of resources at our fingertips on the island. Stałe dostawy drewna. No dobrze, rozumiem. No ale sobie postawiłam tak. No ale nie szkodzi. Ciekawe, pewnie można to jakoś. Chata drwala. To ja bym gościa postawiła tu. Ej, pracownicy określonego dobra. Ważne informacje, liczba pracowników, ikony pracowników wskazują na miejsca. No dobrze. Bliskość zasobów. No mam bliskość zasobów. Proszę mnie nie marudzić. On tu ma bliskość zasobu. Fajne jest to, że zobaczcie, tu jest od razu pokazane, że najpierw ten, potem ten tutaj, prawda? I tu mu damy od razu tar, tak, prawda? Wszystko będzie jedno przy drugim. Co tu? Okej. No fajnie, fajnie wygląda skład. O, infrastruktura? Skład. Czy da się to jakoś obracać? W sensie nie widzę możliwości obróć. No przecież, nie? Jakbym czytała, to byłoby prościej. Okej. Okay. No mają potrzeby, ja wiem, że mają potrzeby. Interakcja z chatą. No, nie dałeś mi wejść w interakcję. Tu mam. Ryby. Muszę im dać ryby, takie coś i takie coś. I wszystko ok, tylko że ja muszę im w takim razie... W wymaganiach są ryby. I ja podejrzewam, że właśnie. Pana rybnego to gdzieś tu... Spotkałem some floating barrels not far from the coast. O, beczki. Beczki są ok. Drogę się całkiem fajnie stąd buduje. A,
kółkiem myszy sobie obracam. Dawaj tu. Bierz to. Ominie? Czy wpadnie? Omija, no pięknie. Tak to możemy się bawić. Tak to możemy się bawić. Automatyczne zbieranie, jeśli są w zasięgu. Okej. Coś tu jeszcze mamy? Prędkość gry. No dobrze, to tu u góry sobie zmieniam. Pory dnia plus prędkość gry. Mam zapewnić ryby. Ach, i poczekajcie, jeszcze zapewnić mam... Znaleźć mam skarby w beczkach. No to zanim oni ryby wyprodukują. Well, the barrels were empty, except for a bunch of letters from the British West Indies Company about clay. Okay. Chodź tu. Chodź tu. Morskie opowieści, nie? No, się nasłuchamy, szant. O, zakończyliśmy? O, tu coś przypłynęło. O, dużego i zniszczonego. Mary Connor. Here's someone you want on your side in a fight. Okay. She's a tough old gal, can hold her own in a naval battle or a tavern brawl just the same. The men all look up to her. Okay. She was once at Jack's right hand. He must have done something really stupid to piss her off. Besides knocking off your old man, that is. If we're going toe-to-toe with the former Republic, we could do with her directing our ships and not theirs. Mary? No, Maryśka, Maryśka. John, is that you? Thank God I found you here. Jack double-crossed me. Well, I was trying to betray him first and he found out, so... No dobrze. Anyway, the fair ladies... Dobra, dobra, dawaj. Ty tu? Napraw. Mogę naprawić Captain, ten statek. Czemu nie? The men reported several ships heading directly for us. No jak? Looks like we've been discovered. Let's put the fair ladies. Mogę zaznaczyć dwa na raz? Mogę. Mapa taktyczna. Aby otworzyć mapę, kliknij ikonę lub oddal kamerę. Mapa pozwala na szybką nawigację. Dobra. No jak? Szybka nawigacja miała być tu. Salwa! O, jaki czat! Tu lecimy z tym! Fru! I jeszcze raz. Dobrze, że nie rąbnęłam sobie w te. Ciekawe, czy można zniszczyć też budynki. W sumie. Thank you, Captain. Okay. I think the lads and I are in a capable pair of hands with you. No pewnie, spoko loko, chodź kobitko tutaj na dłużej. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Tatu? Minęli się nawet, dobra, napraw tego. Ty
to chodź tu. No i lecimy. Chata. I zobacz, czego wymagają pracownicy. Plantacja cukru. Oni chcą cukru. Kurteczka. Cukru. Plantacja konopi. Proszę uprzejmie. Wymagają pól. Umieść pola. Okej. Jak ja mam pola jej umieścić? Mam tu sadzonki. To jest tu? Raz, dwa, trzy. No nie wiem, jak duże to powinno być. Co? Limit 72. No dobra. Możemy jeszcze. Tu sobie posadzimy jeszcze. No dobra, na razie zostawimy takie. Nie będę robić więcej. Liny. Liny będziemy robić tu. Tu zostawiamy miejsce na ewentualne takie jakieś decorationy. Udogodnienia, potrzeby. O! O, plantacja cukru. No i plantacja cukru po tej stronie. No dobra, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Nie wiem tylko, czy ja dobrze robię, bo ten... Tam drwal to zaraz normalnie straci tutaj te zasoby, no ale dobra. Mam to i gorzelnia. No dobra, i gorzelnia. The lovely Isabella Rojas. Ooh, Isabella. Cunning, pragmatic. Roja Czerwona. Seductive. Everything a good madam needs to be. She worked under Jack for a long time, but he never could see past her soft skin and appreciate the tact and charm underneath. No dobrze. I'm glad she gave that lecherous prick a taste of his own medicine. Isabelunia będzie nam prowadziła przybytek radości, tak? And she does everything in her power to make them... Captain. Okay. I'm happy to make your acquaintance. My name is Isabella, and I have a proposition which might be of interest to you. The many that z takim trochę hiszpańskim akcentem mówi faktycznie. No dobrze. Udogodnienia. Budynek rekreacyjny musimy zbudować. Spoko loko. Spełnienie wymagań jest niezbędne do ulepszenia domów. No ja sobie zdaję z tego świetnie sprawę, że tak jest. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Może my jeszcze chatę tu pociągniemy na przykład? Jakbym tak pociągnęła chaty? O! No. Może byłoby okej, co? Co oni jeszcze tu potrzebują? Bo chyba mają. Lin nie mają. No nikt nie ma lin. Tutaj jeszcze ryby się napełniają. Chwila. Jeden. Tu też. No dobra.
No dobra. Rum. Ludzie, jeszcze rum. Skąd ja mam wziąć rum? Tu się dopiero robi. Dajcie cukier stworzyć. No dobrze, roznoszą, to wiem. Skład ma ograniczoną liczbę tragarzy. Tragarze będą czekać przed realizacją dostaw. No dobrze. Okej. Okay. No dobrze. Zerknijmy tu sobie deski ryby. Tragarze sobie roznoszą. Wszystko gra tu. Czas produkcji, wydajność produkcji. Możemy to ulepszyć nawet. No, proszę. Za 203 deski. A ulepszmy. A ulepszmy. A ulepszmy. Bo w sumie czemu nie? Stać nas! To sobie możemy poulepszać. O, a co tu jest nie tak? The bordello is open for one. Izabela, o co chodzi? One day. And the girl is dead. I will not stand. O nie, no pięknie. You kill the prick who did it and make an example of him or provide protection for the rest of the girls. Będziemy musieli zbudować nową dekorację. Okej. Okay. Dobra. Zbudujemy nową dekorację. Klatka błaznów. Proszę uprzejmie, pięknie wygląda. Stoi na targowisku. To, że wszyscy widzieli, kto będzie na rynek przychodził, będzie se oglądał tego, kto nabroi. Prawda. O, tu już mają prawie liny. Ci prawie też. No, no całkiem nieźle nam idzie. Gorzałka się robi. Powiem wam. Gorzałka się robi, liny się robią. To nam tu pięknie pracuje. No jest, jest dobrze. Możemy trochę przyspieszyć czas. Okej, okay. O, lina nam się odznaczyła. Robiliśmy to. Słuchajcie, no to taka... Taka strategiczna gra, nie? Taka gra, powiem wam, strategiczna. Bardziej niż przygodowa i jakakolwiek inna. Także, no... Całkiem. A jak te domy? Czy to będzie jakoś rosło? Ulepszenie domów zwiększa... No dobra, tylko że ja nie mogę tutaj tego... Ja bym chciała to klik ulepszyć. A, nie mogę ulepszyć domu? Czemu nie mogę? Musisz zaspokoić wszystkie wymagania, potrzeby. No ale mają zapewnione wszystkie. No i... Mają zapewnione wszystkie potrzeby. Sześciusieńkie. Ta imprezownia jak wygląda, zobaczcie. I fajne jest, że jak nastał wieczór, zobaczcie, to tu jest każda chatynka oświetlona. Bardzo ładnie oświetlone targowisko. Tutaj, prawda, też jakieś światła się pojawiają. No, domy oświetlone, ten coś taki jakiś niemrawy. Tu już wszyscy poszli spać, świateł nie ma. No wygląda to, powiem wam, przyjemnie. Całkiem miło.
No ale jak ja mam tutaj wszędzie na maksa ludzi, a nie mogę tego ulepszyć. To trochę kicha jest, bym powiedziała. O, ci nie mają materiałów. Okej. No dobrze. O, tu więcej ludzi byśmy mogli włożyć. Ale nie mamy więcej ludzi. No dobra, domy. Okej. I tu się nam troszeczkę to zapełnia. O, chyba tak sobie zrobię. O, koguty pieją. No dobra. No co, i tak będziemy tutaj koło domu zbierać? Mogę się tutaj poruszać troszeczkę w koło. Pozwiedzajmy. Pozwiedzajmy. Niewiele się tutaj dzieje, mówiąc szczerze, na tej mapie. Przynajmniej chwilowo. Deficyt pracowników. No ja rozumiem. No ja próbuję, no ja te domy tutaj tak pomalusiu ogarniam, no. No to, panie, nie jest takie proste. No i tu niby wszystko jest zapewnione. Och, ci nie mają tego zapewnionego. No trudno, to musicie się tam dowlec, że tak powiem. A nie? Trzeba by dobudować drugi, tak? Czy jak? Czy teraz działa? A, drogi brakowało. Do tego też jakby brakuje. No ale no niby jest. Trudno, ci się rozwijać nie będą. Ci się rozwijać nie będą. Bo nie ma imprezowni. Ale tutaj wszystko właściwie jest. Tylko czemuż ja nie mogę ulepszyć tych domów? Nie wiem. Ale powiem wam, że gra mi się dosyć przyjemnie. Naprawdę gra się dość przyjemnie. Co prawda na razie jakby podążam tak krok za krokiem, krok za krokiem. Nie wiem, czy nie wolałabym sobie pograć w taką swobodną grę, a nie w kampanię, że muszę coś tutaj, prawda, osiągnąć i zrobić i po kolei te kroki tutaj zaliczać. Nie jakoś tak... Wiecie, ja lubię gry jednak, które mają taki otwarty świat, w których mogę robić raz to, trochę tego, trochę tamtego. Mieć dowolność w tym, jak, prawda, rozwiązuję zadania, gdzie idę i tak dalej. Tutaj tej dowolności nie ma, natomiast jest to gra przyjemna. Grafika jest też taka dosyć fajna. Czy brakuje mi mocniejszego przybliżenia? To na pewno chciałabym zobaczyć bliżej te ludziki tu chodzące. No ale, ale dobra, może byłoby to zbyt szczegółowe, nie wiem. No ale jakby chciałabym tam mocniej do nich zajrzeć. Ale słuchajcie, no wygląda to całkiem. Walka też nie była, przynajmniej na razie, jakaś taka bardzo mocno wymagająca. Prawda? Na tym etapie było dobrze. Poradziłam sobie, nie zestrzelili mnie. Znaczy ja wiem, że najłatwiejszy poziom wzięłam, ale no nieistotne. Istotne jest to, że mnie nie zabili. Prawda? Od razu, tak na wstępie. Gra się fajnie.
Gra się fajnie, jak na rzut oka jest ok. Absolutnie nie jest to mój typ gier. To ja się przyznaję. Nie przepadam za tego typu rzeczami. Czyli taka rozbudowa miasta i podążanie tutaj, prawda, za kampanią po kolei, za zadaniami. No nie. Natomiast gra jest fajnie zrobiona. Język polski jest w porządeczku. Wszystko działa jak trzeba. Fajnie tutaj to miasto można sobie rozwijać. Jest jakaś tam historia. Coś się dzieje, prawda? Mamy jakieś tutaj dodatkowe panienki, które z nami tutaj rozmawiają, które się do nas dołączają. Jest to fajne. Jest to naprawdę fajne. Gra warta uwagi. W tej chwili na Steamie bodajże można ją kupić za jakieś mniejsze pieniądze. Na pewno darmowe jest demo do pobrania. Czy ja mówię o końcówce czerwca, nie? Widzicie? Jest, nie wiem, dzisiaj jest 18, 19 czerwiec jakoś, czekajcie, zerknę. 19. Więc widziałam, że jeszcze ta gra jest, jakby, no jest demo i jest gra za jakieś tam, no nie jest chyba jakieś straszne pieniądze, ale jest do kupienia. No dobra, słuchajcie, to ten rzut oka chyba nam wystarczy, tak mi się wydaje. Dajcie znać, jak wasze odczucia, czy graliście już w tą grę, czy w ogóle lubicie taki typ gier, która z tego typu gier jest waszą ulubioną. Nie wiem, może gracie w jakieś SimCity, nie wiem. Albo inne tego typu gry. Ja niekoniecznie, ale w to gra się nawet przyjemnie. Przynajmniej na razie grało mi się w to naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie spędziłam pół godzinki. No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki za wszystkie lajki, suby. Czekam jak zwykle na komentarze i do kolejnego razu. Hej, hej!